powiedzmy, przestrzeni ostatnich 3-4 lat jakby z dominantą ostatniego półtora roku w zasadzie, czyli tak 2006-2007. I w zasadzie duże znaczenie przywiązuje do tytułu całej wystawy umieszczonego również na katalogu, czyli rewizję, czy tutaj jakby z tym uwzględnieniem tej wizji dosłownie odnoszącej się do tego lustrowatego, prawda, oblicza niektórych prac, ale również tego jakby rewidowania przez każdego zaglądających, przez autora również tego istotnie, czy aby słusznego, czy aby prawdziwego odbicia, czy tego, prawda, widzenia rzeczywistości rzeczywistej, czy pozornej, jak to niektóre tytuły na to wskazują. Więc tutaj ta pozorność przestrzeni i przestrzeń w sensie fizycznym nie są jakby takimi kluczami, być może, które mogą pomóc w ewentualnym odczytywaniu tych znaczków. Wystawa, która inauguruje po remoncie działalność tej galerii Oranżeria, jest bardzo taką kompaktową, integralną całością. To jest moja pierwsza taka uwaga. Ja widzę tutaj refleksję tego pana myślenia poprzedniego o rzeźbie, o takich mocnych, tektonicznych strukturach. I to się bardzo ładnie w przestrzeni tutaj rozwija. Plus jakieś aplikacje właśnie w formie luster, odbić powidoków. No, wszystko to, panie Janie, dla pana optymizmu. I będziemy sekundowali panią aż do profesury, mam nadzieję. Dziękuję też wszystkim za obecność i jakbyś się...